Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Spotykamy się dzisiaj, żeby pogadać o zamierzchłej historii serii Halo, a konkretnie jej drugiej odsłonie. Otóż jest taka historia. Głównym bohaterem serii Halo jest oczywiście Master Chief. Wielki wojownik, niesamowity żołnierz, zakuty w zbroję rycerz. Ktoś, z kim jesteśmy zaznajomieni, z kim są zaznajomieni wszyscy, którzy nawet nie znają serii gier, którzy nie znają gier, widzieli gdzieś go, znają, kojarzą, że stoi ikona gamingu, no przynajmniej kiedyś była, ale wiadomo, Halo to Master Chief. Wiecie, w Zeldzie głównym bohaterem jest Zelda, w Halo głównym bohaterem jest Halo, czyli ten gość w zbroi, to jest uosobienie serii. Ale jednak jest taka historia, jest pewna gra, gdzie gramy niekoniecznie Master Chiefem i no to jest Halo 5 oczywiście, ale to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Za to jest taka gra Halo 2, jak już wspomniałem, druga odsłona cyklu, która wyszła w 2004 roku, o ile mnie pamięć nie myli. I oczywiście ona jest dostępna w Master Chief Collection, więc to jest praktycznie jedyny legalny sposób, żeby zdobyć sobie grę oryginalnie, jakoś szerokiej dostępności. No i to jest gra, która bardzo mnie zafascynowała swoją konstrukcją. Tam wprowadzamy taki trochę zaskakujący element, jakim jest druga grywalna postać. Tą drugą grywalną postacią jest ktoś z przeciwnej strony barykady, czyli Arbiter. Jeden z elitarnych, który ma w miarę podobny gameplay, ale smaczki pewne, które napotykamy na drodze, trochę odróżniają jego granie od grania typowo Master Chiefem. I to było zaskoczenie. To było zaskoczenie kiedyś przy okazji premiery gry, bo udało się to do samego końca zachować w tajemnicy i to było zaskoczenie dla mnie, no bo jak ja się zainteresowałem serią Halo 2 praktycznie na samym końcu udało mi się zdobyć, no bo wiadomo, był problem z jej dostępnością, dopóki Master Chief Collection nie wyszło i wtedy już się nic nie mówiło o tych starszych odsłonach, więc je można było sobie sprawdzić bez strachu jakieś spoilery nawet, bo mało kto o nich nawet mówił, wszystko zostało powiedziane. No i wtedy bach, gramy Arbitrem. Arbitrem oczywiście graliśmy potem w trójkę sprawdziłem wcześniej, ale tam no to nie było tak istotne, natomiast w dwójce jest to bardzo istotne. Otóż mamy pierwsze misje Master Chiefem, takie w miarę standardowe. Jest misja na Cairo Station, jest misja na Ziemi, potem lecimy w kosmos i nagle stajemy po drugiej stronie barykady, jesteśmy Arbitrem. I potem praktycznie patrzyłem na misję, to te misje Master Chiefa i Arbitra dość mocno się przeplatają, po prostu jest jedna taka i sprawia to, że mając na początku parę misji Master Chiefa, Chiefem gramy więcej i on jest bardziej kojarzony z serią, ale teraz uwaga, moje wielkie twierdzenie, moja wielka teoria i coś, co może wam wstrząsnąć. Uważam, że Master Chief nie jest głównym bohaterem Halo 2. Wow, szok. Naprawdę, głównym bohaterem Halo 2 jest Arbiter. Jest Tel Vadam, jest elitarny Sangili, który jest oczywiście, no, ma ten tytuł Arbitra, on został jakoś plecony w historię jedynki. I dlaczego tak uważam? Co jest, jak wygląda gra Master Chiefem? O, źli kosmici zaatakowali nas, o, źli kosmici znaleźli Ziemię, trzeba się bronić, a potem ścigamy tych złych i ich zabijamy. O, potem się pojawia potop, musimy się z nim postrzelać, koniec. To jest historia Master Chiefa pokazana w tej części, wychodzą jakieś rzeczy po drodze, spotkania z Arbitrem, zwroty akcji, ale z grubsza rdzeń jest taki. A teraz, jaki jest rdzeń historii Arbitra? I tu już nie jest tak łatwo. Splamiony honor dowódcy obrony pierwszego Halo z pierwszej części. To jest wszystko powodem, żeby go ukarać, żeby go poniżyć przed całymi kowenantami, przed całymi siłami kowenantów. Potem intryga proroków, żeby zrobić z niego swojego chłopca na posyłki do misji niemożliwych i zakucie go w zbroję Arbitra. Potem walka z heretykami i potem coraz więcej jesteśmy napuszczani na tych ludzi, walczymy cały czas z kowenantami, ale jest pewien moment, kiedy no otwiera nam się oczy. I to jest główny przekaz całego Halo 2. Cały przekaz główny Halo 2 leży po stronie Arbitra. Halo 2 było o tym, że ci kowenanci to też są w cudzysłowie ludzie. To też są normalne myślące istoty. To nie są naziści z gier o II wojnie. To nie są alieny bezmózgie. To nie są cokolwiek, mnóstwo tych innych ras, tych takich odczłowieczonych przeciwników. I to jest coś, co wyróżnia Halo. W dwójce to zostało ładnie pokazane. I właśnie wątek Arbitra to
idealnie przekazuje. W pewnym momencie przechodzimy na drugą stronę. Wybucha ta wojna, wojna domowa kowenantów. Walczymy z brutalami, walczymy z stajemy przeciwko prorokom, których się słuchaliśmy. Stajemy ramię w ramię z Master Chiefem, poznajemy dokładnie motywy tego rozłamu. I to nam buduje bardzo fajny, skomplikowany, polityczny obraz całej sytuacji, całego konfliktu, który przenosi się też na kolejne odsłony, który jest istotny do dzisiaj. Arbiter, nasz arbiter, przechodzi pewną drogę od takiego typowego, chcącego zabijać heretyków i ludzi kowenanta, przedstawiciela kowenantów, do osoby, która widzi, co się dzieje, jest w stanie podjąć własne działania, poprowadzić część tych zagubionych żołnierzy w dobrą stronę i zmieni całkowicie sytuację konfliktu. Tak więc moje twierdzenie jest takie. Arbiter jest tą postacią, która przeżywa jakiś rozwój w trakcie Halo 2. Brak rozwoju osobistego Master Chiefa był takim jakimś problemem przez, myślę, wszystkie części robione przez Bungie i tknięto to trochę przy okazji Halo 4. Też to wyszło średnio, bo tam było to tknięte jak najbardziej, ale tam lepiej to wyszło przy okazji Cortany, uważam. No bo jednak Master Chief jest taką ciężką osobą, żeby to wszystko budować, ale myślę, że się da. Spartanie są absolutnie fascynującymi istotami i ich taki trudny, ociosany, grubo ociosany charakter można w jakiś sposób spróbować przekazać, rozbudować, ale w Arbitrze to się udało i udało się zrobić prawdziwy rozwój, gdzie on jest na początku drogi zupełnie inną postacią niż na końcu drogi. Na końcu drogi on wpływa, podejmuje własne decyzje, wiemy dlaczego je podejmuje, ta historia wpłynęła na niego, pozwoliła mu właśnie dojść do pewnych wniosków, które pokierowały jego dalszymi losami. Tak więc mimo tego, że liczbowo ma misji trochę mniej od Master Chiefa i mimo, że Master Chief jest absolutnie kojarzony właśnie z serią Halo, to ja dzisiaj wychodzę tutaj z twierdzeniem, że głównym bohaterem Halo 2 jest Arbiter. Tak, Master Chief, uciekaj z okładki, zrób miejsce tutaj dla prawdziwego bohatera tej gry. Na wiele sposobów można by wyrzucić Master Chiefa i historia by nic nie ucierpiała, ale gdybyśmy wywalili Arbitra, to można by powiedzieć, że też by to jakoś poszło, ale Halo nie byłoby tak wyjątkowe jak jest dzisiaj, ani zakończenie tego całego konfliktu nie wyglądałoby tak dobrze, jak się skończyło. To jest moje twierdzenie na dzisiaj. Bardzo chcę poznać wasze opinie, czy będziecie bronić Master Chiefa, czy może żywicie więcej pozytywnych odczuć względem Halo 2, przebiegu Halo 2 i jakby tego, czyja to tak naprawdę jest odsłona serii. Czy podzielacie zdanie z tym moim i też twierdzicie, że Tel Vadam jest głównym bohaterem Halo 2. Ma tą jedną odsłonę, która jest absolutnie o nim, w której ma swój story arc prawdziwy, swoją historię, swój rozwój postaci, gdzie przychodzi jakąś drogę i gdzie absolutnie rozumiemy, z czego to wszystko wynika. No i oczywiście ma to wpływ na dalszą historię całej serii. I to jest naprawdę niesamowite to, co tam zrobiono fabularnie z Arbitrem Halo 2. Teraz dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.